Witam Państwa po raz pierwszy w tym roku na konferencji prasowej po meczu Concordii. Dziś spotkanie z Wisłą Płock, przegrane 0-3. Na konferencji witam Pana Marcina Kaczmarta, trenera Wisły. Witam trenerów Olimpii, Pana Przemysława Maruse, przepraszam, Concordii, Pana Przemysława Maruse i Krzysztofa Machińskiego. Rozpoczynamy oczywiście tradycyjnie od podsumowania. Prosimy trenera z zespołu gości. No cóż, w jakich warunkach odbywał się ten mecz, to każdy z Państwa widział. Tym bardziej cieszę się, że w sposób bardzo wyraźny wygraliśmy to spotkanie i wykorzystaliśmy ten atut, który dzisiaj był najważniejszy, to znaczy stałe fragmenty gry. Wygraliśmy ten mecz jak najbardziej zasłużenie. Cieszę się, będą dobre święta. Życzę tutaj wszystkim miejscowym i kibicom, i naszym kibicom za pośrednictwem tej konferencji spokojnych świąt, bo każdemu z nas ta chwila spokoju się przyda. Co do samego meczu, jak będą pytania, to jeszcze się odniosę. Dziękuję pięknie. Teraz prosimy o podsumowanie trenerów Concordii. Tak jak tutaj trener gości zaznaczył, na temat boiska no nie dyskutujemy, bo było takie same dla nas, jak i dla przeciwnika. Zadecydowały właśnie te stałe fragmenty gry, na które, prawdę mówiąc, byliśmy przygotowani jako zespół, a jednak na boisku się okazało, że nie potrafiliśmy prawidłowo zareagować i stąd ten wynik, gdyż patrząc na przebieg meczu, sytuacje klarowne, których praktycznie w zasadzie nie było, to można by powiedzieć, że mógłby być remis, tak? Ale były trzy skuteczne stałe fragmenty gry, dwa rzuty rożne, jeden rzut wolny i trzy razy piłka ugrzęzła w naszej bramce. No i tyle z mojej strony. I jeszcze trener Krzysztof Kuchiński. Warto dodać, że na pewno nasza drużyna nie była przygotowana na to, że i nie było przez nas namawiana, żebyśmy tutaj z drużyną Wisły tylko i wyłącznie grała o remis. I to na pewno trzeba drużynie oddać, że chcieli to spotkanie wygrać, bo wychodząc na boisko przede wszystkim u siebie, gramy zawsze 3 punkty. Szkoda, że właśnie troszeczkę te indywidualne błędy zawodziły na tym, że straciliśmy 3 punkty. Poza tym no, warunki panowały troszeczkę ciężkie, ale można powiedzieć, że jedna i druga drużyna próbowała grać w piłkę. I to też jest na plus. Jedynym minusem jest taki, że mamy troszeczkę smutne święta, bo grając drugą kolejkę, znaczy drugą z odbytych, nie uważam, żebyśmy byli słabszą drużyną ani w jednym, ani w drugim meczu, ale niestety żadne oczko nie jest dopisane do tabeli. Trudno. Widać, że drużyna z Płocka jest bardzo doświadczonym zespołem. Widać było inną troszeczkę kulturę gry, szczególnie przy tym, jak już przegrywaliśmy 2-0. Drużyna próbowała grać nawet na tych ciężkich warunkach piłką i my tylko gdzieś tam w kontrze próbowaliśmy, no ale takie gdzieś tam założenia były w przypadku, gdy będzie już końcowa część meczu, nastawiamy się i tylko i wyłącznie liczymy na to, że większą ilością zawodników możemy coś zrobić. Niestety się nie udało. Życzymy też naszym kibicom i zawodnikom wszystkiego dobrego w nadchodzących świętach, mimo tego, że może nie będą zbyt miłe. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Rozumiem, osobne rozmowy. Dobrze, dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, jesteśmy we wtorek tuż po świętach i przede wszystkim po pierwszym zwycięstwie wiosennym, choć słowo wiosenne jest tutaj, myślę, nadużyciem. Warunki fatalne, ale pewne zwycięstwo, 3-0 i 3 punkty przyjechały do Płocka. Poprosiłbym o taką już ocenę na spokojnie tego spotkania. Przede wszystkim cieszymy się, że ten mecz się odbył, biorąc pod uwagę, jak się dla nas zakończył. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w takich warunkach pewne możliwości zespołu będą ograniczone. Tym bardziej cieszy to, że mimo śniegu i błota drużyna stanęła na wysokości zadania pod względem takim mentalnym, to po pierwsze, a po drugie udało się przeprowadzić kilka naprawdę dobrych akcji mimo trudnych warunków.
trzy ładne bramki po stałych fragmentach gry. Wydaje mi się, że ten mecz był pod naszą kontrolą i wygraliśmy go w taki sposób zdecydowany, co na pewno jest optymistyczne, biorąc pod uwagę to, o czym wcześniej powiedziałem, że my jesteśmy taką drużyną, która stara się prowadzić grę i grać w piłkę. Warunki były takie, że obawiałem się, powiem szczerze, tej płynności w grze, a mimo to udało się zrobić kilka naprawdę dobrych akcji. Panie trenerze, właśnie te stałe fragmenty gry stały się kluczem do zwycięstwa w Elblągu. Czy przez ten okres, gdy były kolejne spotkania odwoływane, trenował pan z drużyną właśnie te stałe fragmenty? To jest efekt treningów? Na pewno po części tak, natomiast nie ukrywam, że chcielibyśmy tych stałych fragmentów robić jeszcze więcej, ale warunki są takie, jakie są i tutaj też te nasze sztuczne boisko nie do końca nam pozwala na zrobienie tego w taki sposób, jakbyśmy chcieli, chociażby jeżeli chodzi o rozbieg, jakby przy stałych fragmentach podłoże też inne, ale sam sposób ustawienia się na boisku i to, co mieliśmy realizować, to akurat wyszło. Ja się bardzo cieszę, że Marko Radić strzelił te dwie bramki, bo zdawaliśmy sobie sprawę już wcześniej, że to jest chłopak, który ma potencjał, jeżeli chodzi o grę głową. Nie do końca w tamtej rundzie to wykorzystywał, chociaż sytuacji miał naprawdę sporo. Ja mu naliczyłem około 5 sytuacji takich, z których mógł zdobyć bramkę. No i wierzę w to, że to będzie taki symptom do tego, że jeszcze kilka razy pokusi się o bramkę przy stałym fragmencie, bo na pewno ma do tego zmysł. Pewnie gdyby jeszcze troszeczkę mecz potrwał, może by dołożył tą trzecią. Mm-hmm. Bez wątpienia tą głowę miał ułożoną tego dnia wyjątkowo. Tak. Ja generalnie nie pamiętam spotkania, gdzie Wisła by strzeliła trzy bramki ze stałych fragmentów gry, więc to tym bardziej cieszy. Chciałbym zapytać o skład, bo przyznam szczerze, że troszeczkę pan, myślę, niektórych kibiców, nie tylko kibiców, zaskoczył. Mam tu na myśli pozycję bramkarza, jednak po meczu jak najbardziej można powiedzieć, że była to decyzja trafna. No ja bardzo bym chciał, żeby ten młody człowiek, jakim jest Szczepankiewicz, robił dalej postępy. Oceniliśmy w sztabie i po konsultacji również z trenerem bramkarzy, który ma ich na co dzień, że to jest dobry moment, żeby na niego postawić. Stanął na wysokości zadania w tym meczu, natomiast no, nie chciałbym chwalić dnia przed zachodem słońca, bo to jest naprawdę bardzo młody człowiek, dostał szansę. Jeżeli będzie ją wykorzystywał dalej poprzez swoją pracę i dobrą grę, to na pewno tych szans będzie dostawał więcej. Sam jestem ciekawy, jak ten jego rozwój będzie dalej przebiegał. Czy brak Seweryna Kiełpina w kadrze meczowej był spowodowany tym, że jeszcze uznał pan, że nie jest gotowy do tego, żeby grać po kontuzji, czy to po prostu wynik rywalizacji sportowej? Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że Seweryn bardzo szybko dochodzi do siebie po tej operacji. Rehabilitacja przebiegła w sposób bardzo dobry. Sewerynowi zależało, żeby jak najszybciej wejść do bramki. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że ta jego dyspozycja, szczególnie jeżeli chodzi o grę nogami, w tej chwili to jeszcze jest pewien kłopot. Chociaż mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie ten kłopot mniejszy, bo czas pracuje na jego korzyść. Co nie zmienia faktu, że no czasami jakby nieszczęście jednego jest szczęściem drugiego i ja jako trener się mogę tylko cieszyć, że mam w tej chwili taką pełną rywalizację i naprawdę na tej pozycji ból głowy. Szczepankiewicz stanął na wysokości zadania, co nie znaczy, że ma w tej chwili jakieś murowane miejsce po jednym dobrym meczu. Ta rywalizacja będzie no, taka ciekawsza przez to o wiele. Myślę, że Seweryn również sobie zdaje z tego sprawę. Dla mnie jako dla trenera jest to sytuacja komfortowa. A jak ze zdrowiem naszych zawodników? Widziałem, że tam Marcin Krzywicki, który wszedł w drugiej połowie, utykał przez pewien fragment spotkania. Czy z jego kolanem jest wszystko w porządku? Zagra w kolejnym spotkaniu? No właśnie na ten moment to jest jedyny zawodnik, który narzeka na jakiś uraz. Nie mamy jeszcze takiej stuprocentowej diagnozy. Nasi fizjoterapeuci wstępnie ocenili, że nie jest to jakaś poważna sprawa. Natomiast trzeba, myślę, że taka jest decyzja, że jeszcze dzisiaj i jutro poczekamy, bo Marcin twierdzi, że z godziny na godzinę jest coraz lepiej. I jeżeli nie będzie takiej znaczącej poprawy, to na pewno jutro przeprowadzimy jakieś szczegółowe badanie typu USG.
żeby wykluczyć sprawy związane z więzadłami bądź z jakimś ewentualnym uszkodzeniem łąkotki. No mam nadzieję, że jest to tylko i wyłącznie sprawa przeciążeniowa bądź też taki skutek jakiegoś delikatnego kopnięcia czy upadku na to kolano. Zobaczymy. Najbliższy przeciwnik już w sobotę o godzinie 16, jeżeli tutaj się nic nie wydarzy z warunkami atmosferycznymi. Przeciwnik jeden z lepszych w tej lidze, przynajmniej na to wskazuje tabela. Co możemy powiedzieć o Wiśle Puławy? No to taka na pewno niespodzianka. In plus bardzo długo byli w tamtej rundzie w czołówce, ścisłej czołówce tabeli. Na mnie ta drużyna zrobiła o tyle pozytywne wrażenie, że jeżeli chodzi o organizację gry, to był taki przeciwnik na dobrym poziomie w tej lidze. Nie było przypadkowości. Widać taką chyba systematyczną pracę trenera w tym klubie i z pewnością jedna z lepszych drużyn, z jakimi mieliśmy okazję w tej lidze grać. Tym bardziej poprzeczka zawieszona wysoko. Natomiast ja się bardzo cieszę, że akurat taka drużyna poukładana przyjeżdża do Płocka, bo takie mecze są mimo wszystko bardziej przewidywalne dla trenera. To znaczy może się przygotować do tego w sposób właściwszy po jakiejś analizie, bo jeżeli ktoś ma jakiś pomysł na grę, no to zawsze można w jakiś sposób go rozszyfrować. Gorzej jest, jeżeli jest to jakiś chaotyczne granie bez jakiegoś zamiaru specjalnego. Zobaczymy, no. Z każdym trzeba rozegrać spotkanie, jest jeszcze 15 gier. Ja tylko, że tak powiem, modlę się o słońce i o to, żeby ten śnieg w końcu stopniał, bo no, komplikuje nam wszystkim bardzo mocno naszą pracę ta pogoda. Nie przypominam sobie w swojej przygodzie z piłką, żebym kiedykolwiek jako piłkarz czy jako trener 2 kwietnia trenował na hali, a dzisiaj rano niestety musieliśmy ten trening na hali odbyć. Ale rozumiem, że mimo tego, że jedna z lepszych drużyn drugiej ligi, powalczymy o 3 punkty i to możemy zapewnić kibiców i zaprosić jednocześnie na stadion w najbliższą sobotę o 16. Zawsze. Odkąd jestem tutaj w Płocku, mówię o tym, że próbujemy zdobyć 3 punkty. Sytuacja w tabeli jest w tej chwili taka, że no nie możemy oglądać się na innych, tylko zdobywać jak najwięcej punktów. To jest kolejny mecz, za który przyznają 3 punkty za zwycięstwo i czy to będzie Wisła Puławy, czy to będzie Olimpia Elbląg, czy Radomiak, czy Rzeszowia. W każdym meczu są 3 punkty do zdobycia. To jeszcze na koniec zapytam już tak świątecznie. Rozumiem, że po wyniku w Elblągu święta miały panu w dobrej atmosferze. Tak, to zawsze jest przyjemne uczucie, kiedy, tym bardziej, że graliśmy w piątek, to można było przez te dwa dni spokojnie z rodziną spędzić w dobrej atmosferze, bo po wygranym meczu to jest zawsze sympatycznie. Lechię z Wisłą oglądał pan może na żywo? Oglądałem w telewizji. No i mówię, te święta pewnie byłyby jeszcze bardziej udane, jeżeli chodzi o rodzinę, gdyby Lechia wygrała. Zasłużyła w tym meczu na pewno na to, żeby ten mecz wygrać, stało się inaczej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Jest z nami Marko Radić, strzelec 2 bramek w meczu z Concordią Elbląg. Marko, na początku gratulacje, bo to premierowe bramki w Wiśle Płock. Dzięki. Skąd ta nagła skuteczność? No, koniecznie, że się udało, że są strzelili bramki, a jsme zdali 3 punkty, a jestem zadowolony. Czy to jest efekt może treningów, stałych fragmentów gry? Rozmawialiśmy o tym z trenerem wcześniej. Wiem, że mieliście okazję w tej przerwie, kiedy te spotkania były odwoływane, troszeczkę poćwiczyć stałe fragmenty gry. Czy te bramki to właśnie efekt tych treningów? No, to oczywiście. W efekt treningu mieliśmy takie treningi, żeśmy ćwiczyli tylko stary fragment, rzuty rożne, rzuty wolne, tak mieliśmy takie nasze kombinacje, co mamy zrobić, gdzie mamy się ruszać, tak, a udało się dobrze, rzutki były od zawodników, także co rzucali to Buri a Krzysztof Janus, także padło to tam, gdzie mało. Jak wam się grało na tym boisku, bo warunki do grania były delikatnie mówiąc arktyczne, można by powiedzieć. No, tak, przed meczem to wyglądało dobrze, ale już kiedyśmy wyszli na początek meczu, zaczęło tam dużo śnieżyć, a już po 15-20 minut to już było. Było trudno, ale pierwsza połowa, jakśmy się stosowali do tych warunkach, a
No, graliśmy, to było o bieganiu, o bojowności i myślę, że cały zespół to dał na bardzo, bardzo wysoki poziomie, także jesteśmy zadowoleni. 3 punkty, 3-0 na wyjeździe, nie łatwe, to jest obojętny jaki przeciwnik, także bardzo zadowoleni. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę skutecznej gry w obronie i czasami również w ataku. Dzięki. Dziękuję.